teraz tatuś przeczyta bajkę. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, wyciętym lasem pod widmo autostrady, smogiem gęstym i wielką dziurą w asfalcie, która w drastyczny sposób ograniczyła populację dziko żyjących samochodów, istniała kraina na skarpie. A w tej krainie rosło państwo kaprawych skrzatów, tuż, tuż nad przepaścią. W krainie tej panował król wybrany w wyborach powszechnych. Mądry i zaradny. No może nie taki mądry, no i raczej niezdarny. Jak dłużej się zastanowić i spojrzeć na sondaże, to mieszkańcy go nie lubili. Mimo, że sami go wybrali. Dziwne to było miejsce i dziwne skrzaty były. Kaprawy król zwał się Lechka... Kaprawy. Lech był specyficzny, niski, miał magiczną brodawkę i trudnych w odbiorze znajomych. Był też najbardziej kaprawym wśród kaprawych skrzatów. Dlatego został wybrany. Mawiano, że po komnatach zamku grasował skrzat jeszcze bardziej kaprawy, ale o gustach się nie dyskutuje. Pewnego razu z niewiadomych powodów matka natura zatrzęsła ziemią skrzatów i całe państwo zaczęło lecieć w przepaść. I stałaby się tragedia, gdyby nie jedna jedyna cienka nitka metra, na której państwo zadyndało. To raz w lewo, to raz w prawo. Mądry król rzekł do państwa: przestań dyndać, trzeba się zdecydować, w którą stronę zwisać. I tak państwo zadecydowało. Tym razem zwisać trochę bardziej w prawo. Z czasem sytuacja ta zaczęła doskwierać mieszkańcom. Ciągła niepewność niszczyła moral. Nitka metra z dnia na dzień słabła. Choć były skrzaty, którym to całe zamieszanie zwisało, groziła nieunikniona katastrofa. Wyliczono nawet wielki trach na 2012. Widząc to, król w obawie przed dalszym spadkiem popularności postanowił coś zaradzić. Pojawiła się prosta myśl, proste zdanie, niezłożone i źle odmienione. Ja być bohater. Król kaprawy skrzat Lech zaryzykował. Spróbował przemówić przyrodzie do rozsądku. Podjął walkę z jej prawami. Przyroda była nawet gotowa ustąpić, lecz naczelny skrzat stracił zapał. Co było normą w jego zachowaniu. Rzadko doprowadzał swoje dzieła do końca i często zmieniał zdanie. Z pomocą ruszyli pomagierzy, z garbatym kanclerzem o kamiennym sercu na czele. Lecz ten wymyślał tylko bajki. Świta króla próbowała jakoś zniechęcić się matkę naturę poprzez radykalizm z odrobiną nacjonalizmu. Wszystko okazało się jednak zbyt liche do osiągnięcia zwycięstwa. Poszczuli nawet jakimś dokuczliwym bulterierem, psem jakimś, lecz i to był strzał w kolano. W akcie desperacji wysłano przypadkowego geja, ale jak na naturę przystało, okazała się ona dość tolerancyjna co do odmienności seksualnej. Widząc to wszystko, Lech złapał się za głowę i wszystkiemu zaprzeczył. Postanowił znowu wziąć sprawy w swoje ręce i poszedł porozmawiać potajemnie z najmądrzejszym rydzem świata. Grzyb ten rósł na bagnie i był strasznie trudno dostępny. Nie zniechęciło to jednak króla do babrania się w otaczającym grzybaszambie. Po długich poszukiwaniach znalazł w końcu rydza, a ten, zobaczywszy umorusanego w gównie kaprawego Lecha, rzekł jedynie: przepraszam. Była to taka rzadkość, taka unikatowa sytuacja, że aż króla skrzatów zatkało. Rydz po przeprosinach zrobił jeszcze sflaczając się doszczętnie. W pierwszej drodze powrotnej zmęczony kaprawy król zrobił sobie krótki odpoczynek przy krzaku agrestu. Nagle z agrestu wyjrzała przemądrzała sowa i rzekła: udaj się do krainy wiecznych zakazów i przywieź stamtąd zakaz dla przyrody. Najlepiej ten nieczynienia złych czynności przed 18 rokiem. Króla to zdziwiło. Zapytał sowę: czego ty tak w agreście siedzisz? Sowa na to: a dobrze mi tu, to siedzę. Przygotowania do wyprawy trwały krótko, jak zwykle były przeprowadzone w pośpiechu. Kaprawy król już miał wsiadać do swojego smoka. Nie pytajcie, którędy wsiada się do smoka.
Gdy okazało się, że smok ma przycięte pazury, co drastycznie wpływało na bezpieczeństwo podczas lotu. Bajka ta trwałaby pewnie dłużej, lecz znużony i zmęczony poczynaniami świty lud z krzaci przepiłował jedyną nitkę i spadł razem ze swym krajem w przepaść. Przyroda zatriumfowała. Spadając w kaprawę, król zdążył tylko krzyknąć: Matko Naturo! Dlaczego? I ku swojemu zdziwieniu otrzymał odpowiedź. Bo tak. A tatuś wciąż swą fajkę pyka. Taki standard bajki, jaka polityka.